I tak każdego dnia, gdy pogranicznicy słyszą ten okrzyk, od razu chwytają za broń. Straż Graniczna ćwiczy różne warianty obrony kraju. Jednostka stale doskonali swoje umiejętności praktyczne, aby w każdej chwili, w każdej sekundzie zareagować na zmianę sytuacji, podjąć się każdego postawionego zadania. 26-letni Andrii otrzymał wezwanie do wojska 12 maja. Wcześniej pracował w prestiżowej międzynarodowej firmie jako specjalista do spraw sprzedaży. Nie próbował unikać służby wojskowej. Ciężko zaakceptować fakt, że rodzina jest daleko od ciebie, a ty jesteś daleko od rodziny. Życie jest wywrócone do góry nogami, ale taki mamy czas. Musimy bronić swojego kraju. Tutaj połowa z nas została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Zostawiliśmy swoje zawody, rodziny i przyjechaliśmy tutaj walczyć. Ci, którzy nie pełnią służby wojskowej, mają inne obowiązki. Jedni przygotowują obiad, inni zbierają drewno na opał. Serhii zaprasza do najmniejszej ziemianki, którą sam budował. W przytulnym podziemnym pomieszczeniu można się ogrzać. Tutaj mamy taki piecyk, ogrzewamy nim, daje ciepło, wszystko jest w porządku. Tu jest taki wentylator i regulujemy temperaturę. Rano rozpalamy, póki jeszcze nie jest tak zimno i tak do wieczora, do godziny 20, a potem już nie grzejemy. Jak twierdzą ukraińscy pogranicznicy, ich pozycje są solidnie ufortyfikowane, a przyroda Wołynia pomaga w utrzymaniu obrony. Dlatego wkroczenie od północy na Ukrainę będzie dla wroga ryzykowne. Wołyń może być spokojny, bo chłopaki są na miejscu, dyżurują 24 godziny na dobę. Są w stałej gotowości bojowej, a morale jest bardzo wysokie. Wszyscy są gotowi do walki. Większość funkcjonariuszy Straży Granicznej pełni tu służbę od początku wojny. I choć tęsknota za domem jest bardzo duża, wszyscy rozumieją, że wojna trwa i muszą strzec również tej granicy.